Druga rzecz, którą chciałbym dodać z takiej perspektywy troski o demokrację, to jednak trzeba myśleć, że te technologie czasem funkcjonują jak czarne skrzynki. Znaczy są elementami niezrozumiałymi i przez to często są poza kontrolą obywatelską czy demokratyczną. Tu zresztą pojawia się rola ekspertów społecznych w tej sferze, która jest ważnym zadaniem trzeciego sektora i do której jeszcze wrócę. A ostatnia rzecz w tym kontekście, to myśląc o technologiach i demokracji, myślę, pojawia się ważna rzecz, jaką jest myślenie w kategoriach praw podstawowych. To jest coś, co ja współorganizowałem z obecnym Delfinem Bendykiem i Igorem Ostrowskim w zeszłym roku na jesieni konferencji Konstytucja Polska Cyfrowej. Niedawno była konferencja Polska Otwarta i wydaje mi się, że to jest taki, miejmy nadzieję, trend pewien myślenia, organizowania rozmów o technologiach, które nie dotyczą tak naprawdę samych technologii, tylko ich wpływu na pewne ważne dla nas wartości. I tutaj kluczową osią, wydaje mi się, na której się rozgrywa ten wpływ i na której należy myśleć o kształtowaniu tego wpływu i oddziaływaniu na niego przez państwa, to jest decyzja między bezpieczeństwem a wolnością. Jest taka książka Jonathana Zitraina, o której zapomniałem wspomnieć w tej mojej ściągawce, która nazywa się The Future of the Internet and How to Stop It. Ona jest dostępna, można ją sobie ściągnąć w PDF-ie za darmo z internetu. I Zitrain wychodzi od takiej dobrze znanej teorii, że sednem internetu jest jego otwartość. Ta otwartość spowodowała, że on się rozwinął tak, jak się rozwinął, bo w największym skrócie umożliwiła proces takiej otwartej innowacji. Nie blokowała tego, żeby ktoś gdzieś podłączony do sieci zrobił coś nowego i podzielił się tym z innymi. To spowodowało eksplozję, nie wiem, na przykład wolnego oprogramowania, ale też serwisów społecznościowych, nowych aplikacji, innowacji społecznej i tak dalej. I to jest dobrze znana teza, tylko Zitrain mówi coś takiego, że ta otwartość ma swój drugą stronę medalu i to jest innowacja szkodliwych czynników. Wirusy, sieci botnetowe, czyli takie zarażone komputery, które na przykład rozsyłają spam, ataki hakerskie, ale nie w sensie tym takim popkulturowym, tylko prowadzone profesjonalnie w ramach jakichś rodzajów cyberagresji, która już zaczyna być identyfikowana, że to jest taka czarna strona, w imię której lada moment osoby odpowiedzialne jako za internet znów na najróżniejszych poziomach mogą dużo bardziej zacząć się troszczyć o bezpieczeństwo użytkowników niż o tą otwartość i wolność. To jest taki paradoks, że niejako ta otwartość może doprowadzić do zamknięcia w imię bezpieczeństwa. Z tej opcji na poziomie internetu, ale to się odnosi, no i myślę, do całego społeczeństwa. Te same technologie są technologiami otwartości współpracy i technologiami nadzoru, kontroli i blokowania dostępu. I myślę, że to jest ważne o tym pamiętać. Mogę już zmienić ten slajd strasznie długo. I drugi mi slajd z trzech bodajże dotyczy w takim razie, jaka jest rola trzeciego sektora w tym wszystkim. Wydaje mi się, że ta rola musi być nowa. I wymieniłem sobie kilka obszarów, które mi się wydają jakoś ciekawe, a mam nadzieję, że w dalszej części może Państwo się do tego jakoś odniosą, bo ciekaw jestem Państwa perspektywy, jak Państwo czują się technologie w Państwa pracy, w tej sferze, w której Państwo działają, jaką odgrywają rolę. Ja mam ogólnie takie poczucie, że trochę w Polsce, w trzecim sektorze brakuje dwóch rzeczy. Jedna, o której wspomniałem, to jest takiego podsektora, nazwijmy to eksperckiego. To jest ta część trzeciego sektora, która bardzo dobrze rozumie te technologie i która potrafi otwierać tą czarną skrzynkę technologii dla reszty społeczeństwa, czyli tłumaczyć, co tam się dzieje, wyjaśniać, jak te technologie działają, świadomie formułować pewne tezy. Tak. Nie twierdzę, że ta działka nie istnieje, ale wydaje mi się, że jest troszkę, że nie jest aż tak silna, jak potrzebujemy. Dlaczego? Wydaje mi się, że to jest ten drugi niejako problem. Problem jest taki, że reszta sektora nie do końca się tymi sprawami zajmuje. Traktuje jako właśnie taką wąską dziedzinę technologiczną, którą się może zająć szereg NGO-sów zajmujących się społeczeństwem informacyjnym. I dlatego myślenie w kategoriach praw podstawowych jest ważne, bo moim zdaniem właśnie troska o prawa może spowodować, że takie klasyczne NGO-sy, na przykład jakieś duże NGO-sy zajmujące się w Polsce demokracją, powinny bardziej zajmować się tą tematyką. Ale przechodząc już do konkretnych spraw,
spraw. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to o mobilizacji z pomocą nowych technologii. Był taki moment, myślę, w okolicach roku 2000, gdy wydawało się, że technologie cyfrowe spowodują, i to w skali globalnej, jakiś taki renesans aktywności społecznej i politycznej, aktywności ruchów społecznych. To był moment, gdy 30 listopada 1999 roku w Seattle były pierwsze takie duże antyglobalistyczne protesty przy okazji szczytu Światowej Organizacji Handlu. One były bardzo ciekawe, usieciowione w skali lokalnej tam na miejscu, ale one też się działy online. Te organizacje to po raz pierwszy było widoczne, komunikowały się z pomocą internetu, list dyskusyjnych, stron internetowych. Policja kanadyjska ze zdziwieniem odkrywa, że może wszystkiego się dowiedzieć o drugiej stronie, bo ona to pisze w internecie. I w tym samym mniej więcej czasie, nie wiem dokładnie, przepraszam, nie sprawdziłem lat, zapatyści, bo powstanie zapatystów w Meksyku chyba chwilę wcześniej. 1994. Więc to się działo nawet wcześniej. Zapatyści z kolei był takim, też pojawiło się szereg tekstów opisujących taką globalną sieć wsparcia. Ludzie nie mogą pojechać na miejsce i nie wiem, walczyć, pomagać i tak dalej, ale mogą wspierać to globalne społeczeństwo obywatelskie, globalny ruch społeczny, który wywiera taką bardzo silną, pozytywną presję, trochę na wzór działań, powiedzmy, Amnesty International wobec więźniów politycznych, ale z dużą, większą świadomością nowych technologii. No, od tego czasu minęło 15 lat i wydaje mi się, że już dużo mniej widać, że ten proces naprawdę nabiera rozmachu. To jest trochę tak, szczerze mówiąc, jak, przepraszam za dygresję, jak z serwisem Second Life, to warto sobie powiedzieć. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, to jest taki wirtualny świat, który jest grą komputerową, w której nic nie trzeba robić, więc ludzie po prostu żyją tam. I był taki moment w Polsce, powiedzmy 2 lata temu, gdy wszystkie media o tym pisały. Znajdźmy się w drugim świecie. Kraków zamówił stworzenie krakowskiego rynku, w drugim świecie przekrój otworzył redakcję. Wszyscy jakoś tak mieli poczucie, że trzeba się tam znaleźć. To trwało mniej więcej pół roku. Watykan miał ambasadę. Słucham? Watykan miał ambasadę. Watykan miał ambasadę. I teraz tak, co dziś się wydarzyło. Second Life nadal istnieje. Z niego korzysta regularnie bodajże 1 milion osób, co powoduje, że jest to kalkulujące się przedsięwzięcie biznesowe. Żywa społeczność, która ma się świetnie. Ale jednak nie spełniła się pewna taka nadzieja, że to będzie w ogóle zjawisko, które eksploduje. I może dobrze się nie spełniła, ale tak się stało. To podobnie jest, to nie jest tak, że nie ma dziś ruchu antyglobalistycznego, na przykład serwis Indymedia jest bardzo ciekawym takim modelem oddolnego tworzenia wiadomości, newsów, dużo wcześniejszym od idei dziennikarstwa obywatelskiego i dużo lepiej funkcjonującym, ale to jest jednak nisza. To nie jest tak nagle, jak pewnie byśmy spodziewali się w okolicach roku 2000, że otwierając rano komputer, zajrzymy na stronę polityki New York Timesa i Indymedia, prawda, powszechnie. Więc te nadzieje z mobilizacją się nie spełniły. Była inny rodzaj nadziei związany z taką szybką mobilizacją w rzeczywistości fizycznej. Na Filipinach, w Manili, znów, przepraszam, kłopoty z datami, po 2000 roku, wydaje mi się, albo w 2000 zorganizowano bardzo szybko protest, protestujący oni zesemesowali się i tysiące przyszły. W zeszłym roku przez chwilę próbowano stworzyć taki news medialny, że były niewielkie protesty w Mołdawii, że to Twitter je zmobilizował. Pisano sporo o roli Twittera w Iranie. Na pewno nie da się zaprzeczyć, że te technologie są wykorzystywane. Za każdym razem trzeźwa analiza pokazuje, że to jednak nie jest jakaś diametralna zmiana. Na naszym polskim gruncie, moim zdaniem, to samo można odnieść do zjawiska petycji internetowych. Jest popularny serwis petycje.pl, gdzie to jest już takim serwisem rozproszonym. Tam są 2000 petycji. Wszystkie z nich zbierają mniejszą lub większą ilość podpisów, tylko szczerze mówiąc, ja nie widzę wpływu tego mechanizmu na życie polityczne, życie społeczne, jakiekolwiek. Nie, może nie ma mechanizmu na przykład implementacji, jakby pójścia o krok dalej, co zrobić z taką zebraną petycją. Ale tu też wydaje mi się, nie twierdzę, że ten mechanizm nie może działać, ale dziś raczej nie działa. Więc, ale wydaje mi się, że jest
Więc trzeba szukać gdzie indziej, choć z takim, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że ta mobilizacja się udała w jednym wypadku na pewno i to była kampania Baracka Obamy. Co jest istotne, bo to była kampania prowadzona oddolnie, ale jednak zarządzana odgórnie przez kompetentny sztab politycznych profesjonalistów. No i rzeczywiście im z pomocą nowych technologii udało się doprowadzić do takiego rozproszonego procesu, po pierwsze zbierania funduszy, co odegrało niebagatelną rolę w kampanii, no i po drugie też takiej oddolnej aktywności polegającej na różnego rodzaju spotkaniach oddolnym jako marketingu politycznym, gdzie ludzie wycwaniali do znajomych. W sumie wykonano milion amatorskich telefonów, które normalnie wykonał sztab wyborczy. Więc to jest ciekawe, że to się udało, ale...